pewnie zastanawiacie się, co tutaj robicie. Otóż przedstawiam wam pierwszy w historii, pierwszy w Polsce płatny kurs Jedi. Pewnie zastanawiacie się, co robią Jedi. Otóż na tym kursie nauczycie się najważniejszych rzeczy każdego Jedi. Takich jak chodzenie w płaszczu, wyciąganie lightsaberów, używanie mocy telekinetycznych, mierzenie sobie mitochondriów metodami prostymi oraz zaawansowanymi. Oprócz tego używanie zmysłu Jedi oraz jak nie być frajerem i nie przekabacić się na ciemną stronę mocy. Jakieś pytania? Tak? Kiedy obiad? O, no właśnie. Nie wiem, czy czytaliście regulamin, ale kurs jest całodniowy. I nie będzie jedzenia, ponieważ Jedi nie jedzą. Wszyscy przyszliście tutaj z tego powodu, że chcecie zostać mistrzami Jedi, a ja was tego nauczę. W sumie ja tutaj jestem z tego powodu, że jak zwykle odbywa się to w moim mieszkaniu i nie mam co robić. Tak, Krzysiu, ale i tak będziesz musiał zapłacić. Pierwsza lekcja. Telekineza. Wszyscy wiedzą, że za pomocą mitochondriów można używać mocy Jedi, która między innymi służy do podnoszenia różnych rzeczy. Pewnie zastanawiacie się, po co podnosić różne rzeczy. Nie wiem. Ale Jedi to Jedi. Jak mogą podnosić, to podnosimy. I dzisiaj się tego nauczymy. Na początku prezentacja. Za pomocą mojej mocy podniosę oto ten kawałek. Ten kawałek. Dobra, nie podniosę, ponieważ nie chcę wam ułatwiać zadania. Musicie sami dojść do tego, jak to zrobić. Dobra, ochotnik pierwszy, Dekrzysiu. Chodź, chodź, Dekrzysiu. Każdy Jedi musi się nauczyć podnosić rzeczy. I dzisiaj ty będziesz podnosić ten oto obiekt. Proszę, ustaw się tutaj. Tu się ustaw. To tak, lekko przygięte kolana, co nie? Napnij pośladki. To jest bardzo ważne, żeby napiąć pośladki. To nie, nawet możesz się zesrać. Niektórzy początkowi padawanie srają podczas telekinezy, ale to normalne. Jak masz obstrane gacie, to znaczy, że wysiłek był wystarczająco duży. Ja na przykład mam obstrane gacie nawet bez tego. Dobra, teraz wyciągnij ręce przed siebie. Dwie ręce. I teraz użyj mocy, żeby to podnieść. No niestety czas minął. No widać, nie jesteś stworzony do bycia Jedi. Siadaj! Żenada. Tomek, chodź tu. Dobra, chodź Tomek. Dobra, zasady znasz, co nie? Po prostu musisz zrobić, jak to się mówi, no, Jediowską moc. Podnieś to natychmiast. No. Tego się nie spodziewałem. Dobra, odnóż. Widzisz, Krzysiu? Tomek potrafi, a nie jak ty. Bardzo dobrze. Szóstka, proszę usiąść. Dobra. Jak ty to zrobiłeś? No, przecież to proste. Masa atomowa, podzielić przez długość akwarium, pomnożyć na światło kwantowe. Banalne. Skąd ty wziąłeś akwarium? Doskonale. Pierwsze zajęcia. Podsumowujmy. Tomek, szóstka. Basia, też szóstka. Ale jak to? Basia przecież nawet do zadania nie podeszła. No właśnie, i sobie dzięki temu poradziła. A ty, Krzysiu, jak zwykle oblałeś wszystko. Jedynka. Dobra. A teraz, kiedy już wszyscy jesteście zadowoleni, czas na test numer 2. Lightsaber. Świetne miecze dzielimy na kilka rodzajów. Najważniejszy i najbardziej popularny miecz świetny to jest tak zwana świetlna miotła. Jak widzicie, sprawdza się idealnie. Drugim, chyba najbardziej popularnym świetlnym lightsaberem
Jest oczywiście świetlny kubek. Też się sprawdza idealnie. Wiele Jedi właśnie z takich kubków korzysta. Kolejną świetną rzeczą jest świetny młotek. Jak widzicie, działa idealnie. I chyba ostatnią świetną rzeczą jest miecz świetny. Bardzo rzadko używany, najrzadziej używany ze wszystkich rzeczy. Ale jakby co to jest? To nie działa jako tako, ale nie polecam tego sposobu. Jeśli chcecie zostać Jediami, to ja na waszym miejscu wybrałbym świetną miotłę. Tak, Tomek? A czy istnieje jeszcze świetlna bułka? Nie, świetlna bułka nie istnieje, ale jest tak zwany świetlny chleb. Bardzo świetlny i niebezpieczny. Dobra, czas, żebyście pokazali mi swoje lightsabery, czyli test drugi. De Krzysiu, zaczynasz. No cóż, mały, ale wariat. Dobra, Krzysiu, jedynka, odłóż ten lightsaber, zanim wstydu narobisz. Teraz Tomek. Zawsze mam przy sobie swojego lightsabera. No, muszę przyznać, że naprawdę długiego masz lightsabera, panie Tomku. Dobra, panie Tomku, schowaj go. Podsumujmy. Basia, 6. Tomek, takie naciągane, ale 7. Krzysiu, jak zwykle oblał, 1. Co? Ale to niesprawiedliwe! Dlaczego? Basia znowu nic nie wyciągała! Ponieważ nie liczy się miecz, a to, co masz w serduszku. Kolejna konkurencja! Chodzenie w zwolnionym tempie. Jak wiecie, każdy Jedi pewnego razu musi nauczyć się takiej umiejętności, jak chodzenie w zwolnionym tempie. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy każdego Jedi. I dzisiaj się to nauczymy. Krzysiu, jako że masz najgorsze stopnie, zaczynasz. Dobra, Krzysiu, zadanie jest proste. Zaczynasz tu i masz iść w zwolnionym tempie. Stop, zjebałeś, beznadziejnie, 1, siadaj. Dobra, teraz Tomek. Tomek, wstawaj. Ty pokaż Krzysiowi, jak się chodzi w zwolnionym tempie. Skąd ty masz płaszcz? Zawsze miałem. Nie miałeś. Miałem. Dobra, chodź Tomek, zajebiście się spisałeś, to było perfekcyjnie. 6. Dobra, Basia, twoja kolej. Zajebiste zwolnione tempo. 6. Pierwszy dzień dobiegł końca. Podsumowujmy. Krzysiu, no niestety nie jesteś jeszcze mistrzem Jedi. Jeszcze długa droga przed tobą. Tomek, widzę, że się starasz, ale też musisz się jeszcze wiele nauczyć. Basia, gratuluję. Zostajesz mistrzem Jedi. A wy musicie przyjść na kolejny kurs w następnym dniu, który będzie już pewnie niedługo. To znaczy... za tydzień. A teraz wypad, wynocha stąd! Koniec kursu na dzisiaj, przyjdźcie jutro! No, do widzenia! Kurde... no... gówniarze... nie umią być Jediami, to się... ten, cwaniakują! No, jeszcze wiele muszą się nauczyć. Ty, Basia, możesz zostać.
Od dzisiaj nazywasz się Dark Basia.